W czasie okupacji niemieckiej nasi rodacy byli aresztowani za współpracę z podziemiem niepodległościowym. Niechęć do Niemców czy nawet zwykli ludzie byli zatrzymywani w czasie tzw. łapanek. Ci ludzie byli przewożeni do komisariatów i więzień gestapo, gdzie w czasie przesłuchiwania nieraz stosowano krwawe tortury. Takie więzienia istniały w całej Polsce, m.in. w Warszawie przy Alei Szucha, w Zakopanem, tzw. Katownia Podhala. Natomiast siedziba gestapo w Mielcu znajdowała się nieopodal cmentarza parafialnego. Akcji tej dokonał legendarny i sławny w podziemiu antyniemieckim oddział partyzancki Jędrusie. Partyzanci zostali podzieleni na dwie grupy. Grupę uderzeniową i zabezpieczającą. Uderzeniowcy pierwotnie mieli wykonać akcję po cichu, ale z racji rozwoju sytuacji stało się to niemożliwe. Szczególnie, że byli zmuszeni wysadzić bramę więzienia, której to wybuch obudził niemiecki garnizon. Akcja została wykonana pomyślnie, a część więźniów wycofała się z miasta wspólnie z partyzantami.